Biedak jeszcze nie wie, że jego partnerka widziała to z daleka i postanowiła nie przyjść na tą randkę i się... Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, mamy tutaj w dniu dzisiejszym wyszła nam kolejna gazetka Lego City, jest to numer 9 na 2019 i znajdziemy w niej nie Joey'a, moi drodzy, a oto tego pizzermana z pizzą i takim oto motorem. No i właśnie moją scenką sytuacyjną do tego jest właśnie Joey, który opuścił nasz Central Park jakiś czas temu, opuścił przyjaciół, którzy tam siedzą w środku. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście Central Parku, mojej recenzji zestawu Ideas, to obejście go koniecznie, jest już na moim kanale od kilku dni. Moi drodzy, no udał się tutaj do części Central Parku, gdzie no cóż, umówił się na randkę, moi drodzy. No i cóż, że Joey, no wiecie, jakiś taki specjalnie elokwentny w kwestiach randkowych to on nie był, no to wziął sobie tutaj tylko koszyczek z jabłuszkiem, wziął kocyk oczywiście, gdyby się z partnerką ewentualną zmęczył siedzeniem na ławce i chcieli się przesiąść na kocyk, wziął tutaj jeszcze kieliszeczek jeden, no bo cóż, więcej w domu nie miał, więc stwierdził, że on poświęci się i będzie pił z gwinta, a jego partnerka może pić z kieliszka, tutaj drineczka z tutaj jak widzimy czereśnią, wiśnią. No i wziął taką oto naleweczkę, niezwykłą butelkę ze sklepu wina. On wziął taką naleweczkę, którą gdzieś tam dostał od babci, moi drodzy. No i cóż, biedak jednak stwierdził, że trochę jednak biednie ta randka będzie wyglądać, więc jednak zamówił, domówił pizzę. Biedak jeszcze nie wie, że jego partnerka widziała to z daleka i postanowiła nie przyjść na tą randkę i się wycofać, ale cóż, co zamówione, to będzie zjedzone. Omówmy więc samego gościa od pizzy. Dodatek bowiem, jaki dostajemy w tej gazetce, składa się głównie z dwóch elementów, czyli hipka, który ma kask. Troszkę szkoda, bo gdyby on miał czapkę jeszcze pizzermana, to byłoby złoto, moi drodzy, niemniej i tak jest dobrze. Podoba mi się oczywiście u niego jedna buźka, bo przy kasku to nie jest takie oczywiste, natomiast spójrzcie, ma on tylko jedną buźkę. Czemu ona mi się podoba? Ponieważ pizzerman z jedną twarzą jest dobrą sprawą, moi drodzy. Dwutwarzowcy, wiecie, mogliby tam coś do pizzy dorzucić czy coś, więc dwulicowców, dwutwarzowców nie chcemy w życiu. Kaptur tutaj fajnie całkiem zrobiony, w ogóle fajna bluza, czy do zwykłego chodzenia po lesie, po Central Parku, czy do biegania, joggingu, jest fajna, buźka uśmiechnięta, cieszy się chłopak z pracy i to jest najważniejsze, no tak samo jak ja, teraz chłopaka rozumiem, odkąd otwarłem swoją firmę przystańklocków.pl i sprzedaję tam klocki Lego, też jestem zadowolony z pracy i nawet wstawanie o 6 mi nie przeszkadza, natomiast motor, moi drodzy, sami się przyjrzyjmy, bardzo ciekawy konstrukt, duży, jak najbardziej, ok, i przez to nie ma tu więcej jakichś udogodnień w tym polibaszku, ale no jest fajny, jest duży i dla mnie to jest pierwszy konstrukt takiego motora w życiu, jaki mam, ponieważ was wam pokażę, więc zbudowany, no ja takiego motora jeszcze nie miałem, boli mnie troszkę, że brak tutaj tej stópki, na przykład jeżeli ja tu mam minimalne krzywe podłoże, tu gdzie kręcę, to widzicie, on sami zjeżdża, więc jeżeli macie krzywy dom, no to może być źle, moi drodzy, może być źle, także troszkę brak mi tutaj tej stópki podtrzymującej, kierownica działa w taki sposób, och, ona jest nawet ruchoma, spójrzcie, brak oczywiście tu jakiegokolwiek kokpiciku, z jakimikolwiek deski rozdzielczej, z jakimikolwiek parametrami, no i trzy pizze, ale czy na pewno trzy pizze, moi drodzy? No nie, tak naprawdę pizzą jest tylko pierwszy klocek, jest tutaj tylko i wyłącznie pizzą, piękny nadruk, fajny, przydatny, nawet niekoniecznie, wiecie, on może oznaczać karton do pizzy, no bo spójrzcie, to jest flaga z napisem pizza, niekoniecznie jest to narysowana pizza, więc do jakichś mocków, jeżeli chcielibyśmy coś Italiana zrobić, no to świetnie się nadaje, no a pozostałe klocki pod nim to po prostu klocki, które mają imitować, wiecie, że to jest właśnie inny karton z pizzą, natomiast oczywiście ból, bo one muszą być niestety na jedną stronę. Czy to grawitacją nie zaważy i to się nie rozsypie? No nie wiem, chyba nie. Możemy je sobie dać nawet tak krzywo. Ja bym trochę nie chciał, że mój dostawca pizzy w ten sposób dostarczał pizzę. Troszkę mogłaby się wziąć i no po prostu wystygnąć, wyziębić, mój drodzy. Natomiast wypiąłem kierowniczkę, żeby wam jeszcze pokazać, jak to wygląda. O, to jest świetny konstrukt, z którego możemy mocować zapewne niesamowite rzeczy. Nie mówię o tym, po prostu wam pokazuję, jak to wygląda bez. Z tego możemy mocować naprawdę świetne, naprawdę ciekawe rzeczy. Konstrukt podmocowy, więc jest elegancki, moi drodzy, cały więc dodatek prezentuje się naprawdę świetnie, naprawdę fajnie, niestety troszkę przeciwnie, w sensie póki cały czas pozytywnie, ale wręcz przeciwnie jest dodatek z przyszłego. Dodatkiem bowiem z przyszłego numeru, pewnie gdzieś w internecie mogliście już złapać jakieś przecieki, jest, moi drodzy, policjantka z fotoradarem. O ile fotoradar jest najfajniejszym oczywiście elementem w przyszłym numerze. No tak po prostu jest to kilka klocków zdecydowanie zbyt słabo, zdecydowanie dostawaliśmy lepsze zestawy, także na to tak średnio czekam, ale zobaczymy. Niejednokrotnie zestawy z gazetek nam zaskakiwały pozytywnie. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki konkurs, no to spójrzcie, piękną myjnię, troszkę już starszego food trucka i drugiego starszego monster trucka możemy wygrać w tym miesiącu, jednak darmowym klocem się nie gardzi. Tutaj macie może przeciek, może jeszcze nie macie gazetki i widzicie właśnie, że wy coś wygraliście, wy coś właśnie zarobiliście. Oczywiście gazetka to standard, moi drodzy, czyli okładka, niezmienna cena 12,99. Troszkę dziwi brak jakiegokolwiek innego tutaj, wiecie, dodatku typu kart. Wszak na przykład, no wychodzi nam cały czas Batman i tak dalej, dziwi mnie trochę brak takiego chociażby dodatku, no ale cóż, moi drodzy, tematycznie oczywiście numer pije do pizzy, są tutaj pizzermeni na motorach, zawsze jakiś zestaw się pojawia, nie brakuje tutaj pizzowych zagadek, a nawet chyba pizzowych gier, tak jest, start, jeśli dobrze widzę, no cóż, na mój kanał gamingowy nawet by to widać mogło, niektóre rzeczy powędrować, moi drodzy, także gazetka niezmiennie na dobrym poziomie, zestaw również na dobrym poziomie w tym numerze, w przyszłym trochę słabiej, ale już od dziś w kioskach znajdziecie oto tego pizzermena. Myślę, że z mało z Was ma gościa, który rozwozi pizzę na motorze, więc warto naprawdę wziąć sobie te 13 zł, ubrać buciki i nawet może jeszcze przed obiadem, jeżeli jesteście, iść i kupić ten zestaw. Taka jest moja drodzy opinia. Dziękuję Wam za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Pamiętajcie, że jeżeli lubicie pizzę, to... Kurczę, chyba nie ma jest z pizzą na tym kanale. No cóż, to nie kanał Maćka. Dzięki, zobaczenia wkrótce, bye!